Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Andrzej Antoni Klimek. Kłaniam się z redakcji Opiekuna z kolejnym numerem naszego dwutygodnika. Już z okładki widać, że tematy są zdecydowanie wielkopostne, a nawet pasyjne, bo wkrótce wchodzimy w ten czas Wielkiego Postu, w którym rozważamy mękę pańską. I główne artykuły, które chciałbym polecić, tego właśnie dotyczą. Oczywiście zaczynamy od naszego tekstu rekolekcyjnego. Prowadzi w tym roku dla nas rekolekcję ksiądz Teodor Sawielewicz, znany z teobańkologii, z różnych portali społecznościowych. Tym razem zachęca on nas do rozpoczęcia walki duchowej, która toczy się cały czas, ale w Wielkim Poście szczególnie. Kiedy chcemy zrobić coś dobrego, wiadomo, że są liczne opory, nie będę mówił kogo. Drugi tekst, który chciałbym polecić, dotyczy pewnego nabożeństwa. My wiemy, że w Wielkim Poście mamy bardzo znane nabożeństwa pasyjne, czyli dotyczące męki pańskiej. Mamy drogi krzyżowe, mamy gorzkie żale, ale są jeszcze litanie, w których jest cała droga krzyżowa rozważana. One też nam mogą pomóc w tym duchowym przeżywaniu Wielkiego Postu i męki Pana Jezusa. Polecam, tu będzie kilka propozycji w tym artykule, gdzie takie litanie można znaleźć i jak się nimi modlić. Oprócz tego, moi drodzy, oczywiście w marcu nie może zabraknąć świętego Józefa. Jak pamiętacie, przez cały marzec mamy takie szczególne myśli na każdy dzień. Każdy dzień przeżywamy ze świętym Józefem. Krótki cytat w tym numerze akurat z listu apostolskiego Redemptoris Custos i rozważanie, żeby w każdym dniu troszkę się przytulić do świętego Józefa, a przez jego wstawiennictwo do Pana Boga. Mamy też oczywiście kolejne rozważanie na 19 dzień marca tym razem. W tym miesiącu chcemy Józefowi zawierzyć tych, którzy sami się jemu pragną oddać przez różne rekolekcje, przez różne formy modlitwy nowennowej. Akurat dzisiaj jest piątek, kiedy nagrywamy, rozpoczyna się nowena do świętego Józefa. A oprócz tego jeszcze mamy świętego Józefa w rozmowie z państwem Tomalakami, Jakubem i Kingą. Oni bardzo wiele zawdzięczają się temu Józefowi. Polecam tę rozmowę. Święty Józef, patron cudów codziennych. Oprócz tego również pani Polewska-Wianecka proponuje nam rozważanie zatytułowane Święty Józef na drodze krzyżowej. Jego tam nie było, powiecie, ale co pani Aleksandra ma na myśli, zachęcam do sięgnięcia po nowy numer pasyjny Opiekuna. Szczęść Boże.